Dzień dobry. Właśnie wyrzuciłem dzieci spod szkoły. Włączyłem kamerę, mikrofon. Podpiąłem tym razem wyżej chyba. W tej chwili już nawet nie wiem, a lusterko mi tak w dół nie zejdzie. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie trzeszczał. Bo to jeden z zarzutów, oczywiście słuszny. Miałem nadzieję, że jednak nie będzie jakiegoś tam tarcia. Ale było. Teraz wiem, że pilnować się muszę troszeczkę bardziej. Natomiast drugim zarzutem, gdzieś tam w kierunku auto vloga numer 01, który tematu przewodniego nie miał, było to, że najzwyczajniej w świecie nie ostro, panie. No więc problem z kamerą, którą nagrywam, kamerą, czyli Sony RX0 w wersji pierwszej, polega na tym, że ona ma jakby dwa ustawienia autofokusa. Przede wszystkim nie ma autofokusa ciągłego. To jest problem, a ma dwa ustawienia autofokusa, jakiś tam do pół metra, taki jakby trochę tryb niby to makro. I od pół metra dalej. I co w związku z tym? No ta odległość między mną a kamerą jest mała, więc jak on jest do pół metra, to jest do pół metra i się bardziej dalej nie reguluje. Nie wiem, no ja oglądając mi się wydawało, że jest w miarę okej. Natomiast to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj żadnego AFC nie ma i no jest to specyficzny rodzaj kamery. Chciałbym, żeby może ktoś jeszcze się wypowiedział, czy tam ta jakość nagrania jest okej, czy jest w ogóle do bani, czy jest taka sobie. Aczkolwiek, tak jak wcześniej mówiłem, myślę, że obraz nie jest tutaj w tej chwili najważniejszy, bo to jestem tylko ja. Niezbyt ładny, co prawda, i droga. A ważniejszy będzie ten czysty dźwięk jednak, więc mam nadzieję, że tym razem nic nie będzie ocierało. I ważniejsza będzie treść. Natomiast treść, co do samej treści, zadałem pytanie, co byście tam chcieli, wiecie, rozumicie i tak dalej. No i odpowiedź padła taka, że z wybory na dyrektora WCK. Dla tych z was, którzy nie są związani z Węgorzewem, nadmienię, że WCK to jest Węgorzewskie Centrum Kultury. No i generalnie na czele Węgorzewskiego Centrum Kultury od lat stoi pewien pan piękny Mirosław. No, który to, gdybyście zapytali przeciętnego mieszkańca, jakby niespecjalnie się nadaje. Co prawda nie można mu odmówić talentu, nie można mu odmówić tak pracowitości, natomiast może mógłby się spełniać gdzie indziej, choćby w swojej pasielce, gdzie ma tych uli podobnoż od groma. I nie ma czasu później na dyrektorowanie, tak? Zwłaszcza, że jeszcze prowadzi własny zespół muzyczny. Generalnie człowiek orkiestra, tylko jakby przedsięwzięcia kulturalne w mieście nie bardzo są promowane, nie bardzo jakościowe i generalnie od lat kalka to samo co roku według kalendarza odhaczyć. Nie ma jakiegoś takiego oparcia na nowość, na odmianę. Zresztą to jest długa bardzo historia. No, mnóstwo żenujących odsłon miał ten spektakl. No, a poprzednia władza jakby utrzymywała tego pana bardzo, bardzo mocno i obecnie w prywatnej rozmowie pan burmistrz mi teoretycznie wyjaśnił, dlaczego ten konkurs został ogłoszony tak późno. No i ja to tłumaczenie generalnie przyjmuję, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że
że ja wcale nie jestem przekonany, że to ciśnienie takie, że na tą zmianę tego pana było i jest. No i w tej chwili wokół konkursu mamy mnóstwo kontrowersji. No właśnie. Ludzie podnieśli alarm, podnieśli głos, że konkurs jest ustawiony. To w ogóle bardzo aktualne, bardzo świeże informacje. Dziś rano czytam na stronie Radia Olsztyn, że burmistrz Węgorzewa tam pomachał palcem hejterom, znaczy zaapelował do hejterów i hejterzy posłuchali. To w ogóle kuriozalny artykuł, był taki bardzo mocno naiwny. Natomiast mówi się, ludzie tak to odczuwają, tak to widzą, że konkurs jest ustawiony. Czy jest ustawiony, czy nie jest, ciężko powiedzieć. Skład jury wygląda tak, że proszę Państwa, są różne środowiska, tak? Co mnie cieszy, że pojawił się Mirek Kalich na przykład, który jest prywatnym przedsiębiorcą, który gdzieś tam organizuje tutaj koncerty u siebie w lokalu, więc daje to nadzieję na jakiś przekrój, na to, że się Państwo może nie będą ze sobą zgadzać do końca, że coś tam z tego wyniknie. Natomiast do mnie docierają takie sygnały z osób zbliżonych, które gdzieś tam przewijają się przez ten, że tam już niektórzy Państwo swojego kandydata mają i nieważne, co zaprezentuje reszta. Zresztą prace konkursowe gdzieś tam na przykład nad wymaganiami, które trwają, już w jakiś sposób mają faworyzować pewnych kandydatów, tak? Czy faworyzują? Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Nie wiem. Takie pogłoski od osób zainteresowanych słyszałem. Przykre jest też to, że na przykład stojąc przed wyborem na Społeczno-Artystycznej Radzie Programowej, stojąc przed wyborem pod tytułem Pani Agnieszka Szałko i Pan Hubert Jarczak, zwycięża głosem przewodniczącego Pani Agnieszka. Oczywiście przeciwko Pani Agnieszce jako takiej nic nie mam. Nie chodzi o to, że uważam, że będzie źle oceniać, czy że będzie oceniać stronniczo. Być może będzie oceniać bardzo dobrze. Natomiast chodzi mi o taki wydźwięk, tak? Że przyzwyczailiśmy się w Węgorzewie, że latami robi się tutaj coś za plecami, że robi się po cichu, że ustawia się różne konkursy pod swoich, pod wybranych, że tych wybranych nie sposób potem zwolnić, jak źle by nie działali. No ludzie są tego nauczeni, umówmy się, ludzie są nauczeni, że mnóstwo rzeczy tutaj nie gra, tak? No i teraz mamy taki kontrowersyjny konkurs, który od lat, to ja nie wiem, przynajmniej jest z 8 lat, tak bym rzekł, że 8 lat ludzie domagają się konkursu, jest w końcu ten konkurs, jest ten wymarzony konkurs i wiadomo, że mnóstwo osób patrzy i mnóstwo osób się temu przygląda i dla wielkiej liczby ludzi zależy na tym, żeby w końcu coś się zmieniło, coś się drgnęło i chcielibyśmy, żeby to było otwarte, myślę, tak? Wszyscy, żebyśmy na przykład szybciej dostawali informacje. Tymczasem to znowu tak, jakiś tam konkurs, gdzieś się odbywa, nikt nic nie wie. Z boku nie wygląda to dobrze, tak? Z boku nie wygląda to dobrze. Mamy media takie, jakie mamy, jakieś tam fanowskie stronki, tak? Gdzie na przykład jeden autor na co dzień nie mieszka w Węgorzewie, więc ciężko mu trzymać rękę na pulsie.
drugi, zapracowany, trzeci, itp., itd. No więc to są takie jakby lokalne, powiedzmy, media, to może dużo powiedziane, ale jakieś tam źródła informacji poniekąd. Nie można w tym momencie wymagać, że ktoś rzuca swoje dwa etaty i leci trzeci społecznie pełnić sobie, żeby informować wszystkich ludzi o konkursie, się tam dowiedzą. Tym bardziej, że mam tu też trochę na myśli siebie, że ja na przykład w godzinach pracy urzędu sam jestem w pracy swojej, do której właśnie zmierzam i no sorry, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast węgorzewski tydzień został zamieciony pod dywan przez poprzednią władzę generalnie. Wycofano wszystkie reklamy pod hasłami tego, że będzie taniej i w ogóle, że tam za duże ceny, że za dużo sobie chce ten węgorzewski tydzień. No i jako jedyne takie, powiedzmy, instytucjonalne, profesjonalne dziennikarstwo gdzieś tutaj stąd zniknęło. Ono co prawda trwa, ale w formie szczątkowej, czyli niewiele się w tej chwili różni od tych naszych tam fanpages, tak? Może trochę, ale naprawdę to nie jest to. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli wszyscy są tym zainteresowani, jeżeli ważny jest dla nas ten odbiór, jeżeli to wszystko jest gdzieś tam w kuluarach, po cichu i nie ma kto o tym poinformować, to po pierwsze, no powinniśmy sobie sami starać stworzyć furtkę do tego, żeby te informacje gdzieś tam wypływały w sposób jak najbardziej jawny, aż zajawny. Natomiast drugą sprawą jest to, że przy tych wszystkich kontrowersjach fajnie by było, żeby to jednak jacyś ludzie byli jak najbardziej oddaleni od ośrodków władzy, od układów, od instytucji tutaj, od tego, żeby można było posądzić kogoś, że ten jego wybór jest stronniczy. No, dlatego na przykład wydaje mi się, że Hubert Jarczak byłby bardziej osobą wyrwaną ze środowiska. Ja Huberta znam i wiem, że na jakiś czas przyjechał i stacjonował tutaj w Węgorzewie, więc był zakorzeniony tutaj poniekąd. Natomiast no, tak jak ktoś tam gdzieś napisał, że a co on tutaj wie, jak on w Warszawie siedzi i w ogóle. No to otóż przede wszystkim wie, bo organizuje spektakle, wie, bo współpracował z panem Mirosławem przy współtworzeniu tych spektakli, wie, obraca się jakby w tym świecie trochę większym, wie, jak wygląda profesjonalna organizacja właśnie tego typu, czy spektakli teatralnych, czy jak wygląda plan filmowy i ma jakieś wyobrażenie o ludziach, którzy potrafiliby ogarnąć to, tak? Którzy potrafiliby w sposób rzeczowy zająć się taką instytucją. A przede wszystkim jest jakby, tak mi się wydaje, bo też zawsze mogę się mylić, że jest nieuwikłany tak w tą lokalną społeczność, zależności, układy, układziki i byłby ciekawym kandydatem w tym kontekście, tak? Co za tym idzie? Mnóstwo kontrowersji pojawia się pod tytułem wymagania, tak? Ja sprawdzałem jeszcze przed wyjazdem, bo już wiedziałem, że zostałem poproszony sobie właśnie, żeby podjąć ten temat w autovlogu. Zostałem poproszony, więc zajrzałem jeszcze raz, rzuciłem okiem na wymagania. I wcześniej mi świtało w głowie, że tam było wykształcenie muzyczne, ale sprawdziłem dokładnie i jest jednak kulturoznawstwo, gdzieś tam animacja kultury. Dopiero gdzieś tam jest wybrane wykształcenie muzyczne, co jakby no chciałem się troszkę do tego przyczepić w tej pogadance, natomiast nie mogę, bo
ok, kulturoznawstwo i gdzieś tam animacja kultury jak najbardziej. Natomiast wykształcenie muzyczne, ja bym bardziej widział tutaj menedżera, który wszystko ogarnia, a nie pana, który na pianinku będzie koncerty dawał, tak? Jakby wykształcenie muzyczne po co? Chyba żebyśmy tworzyli jakiś taki dwuosobowy skład, gdzie jedna osoba będzie menedżerem, a druga będzie jakby dyrektorem artystycznym, tak? Od przedsięwzięć, ale nie ma chyba takich planów. To jedno. Druga rzecz, która gdzieś tam bulwersuje, to, że tam pojawiło się, że 6 miesięcy współpracy z samorządem w doświadczeniu. Tylko to też jest tak, że mamy wymagania napisane i dodatkowe wymagania. To jest po prostu, moim zdaniem, głupie. Po prostu, tak zwyczajnie. Być może autor miał coś innego na myśli i w sensie stricte nie jest to głupie, natomiast niedopatrzone, tak? Jak czegoś wymagam, to tego wymagam. No, na przykład wymagam, żeby moja dziewczyna była szczupła,